Przedszkole nr 26 jest kolejną placówką w Raciborzu, która przechodzi termomodernizację. Miasto finansuje duży remont, stara się także pozyskać ponad 140 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O tej i innych inwestycjach w dzisiejszym wydaniu programu Nasz Racibórz, Nasza Ekologia, Kamila Besze, zapraszam. Przedszkole nr 26 we wrześniu rozpoczyna 28 rok swojej działalności. Pierwsze remonty przeszło w 1999. Była to wymiana okien. Wtedy zostały wymienione wszystkie okna, bo stare drewniane strasznie były nieszczelne. Wtedy też były wymienione posadzki, no taka ogólna kosmetyka wewnętrzna. Natomiast w 2010 roku rozpoczęła się termomodernizacja dachu budynku i to odbywało się w trzech etapach, 2010, 2011 i 2012. W tym roku, w czerwcu, rozpoczął się ten etap, taki remont zasadniczy, termomodernizacja budynku. Co dzieje się podczas tegorocznego zmasowanego natarcia, które ma na celu gruntowną przemianę placówki? Zostały docieplone ściany od fundamentów aż po dach, kosmetyka zewnętrzna, czyli kolory. Poza tym została wymieniona kanalizacja, która też już po tylu latach użytkowania potrzebowała naprawy. Teraz jeszcze czekamy na nowe ogrodzenie i mamy nadzieję, że w przyszłym roku otrzymamy pieniążki na modernizację placu zabaw. I wtedy w zasadzie stare przedszkole będzie nowe. Nie ulega wątpliwości, że przedszkole potrzebowało remontu. W związku z tym, że ściany zostały docieplone, dach wcześniej, uda nam się zaoszczędzić bardzo dużo tej energii cieplnej, co się przekłada na finanse. Na pewno rachunki znacznie zmaleją. Przedszkole funkcjonuje od 1 września 1987 roku i od początku aż do dnia dzisiejszego w przedszkolu czterooddziałowym funkcjonuje 5 oddziałów. Piąta sala, która w założeniu była salą gimnastyczną, zawsze jest salą dydaktyczną. I z roku na rok mamy 125 dzieci, czyli pełny skład. W tym roku po raz pierwszy z naboru, tego pierwszego etapu naboru, nie zebraliśmy 125 dzieci, tylko 98. Groziło nam zamknięcie jednego oddziału, ale na dzień dzisiejszy ten piąty oddział też już jest pełny. Oferujemy dzieciom opiekę, naukę, wychowanie. Pracują wysoko wykwalifikowane nauczycielki, przygotowane do pracy z małymi dziećmi. Oprócz tych zajęć podstawowych, realizujących podstawę programową, prowadzimy zabawy z językiem angielskim, rytmiczne zabawy, dodatkowe muzyczne, zajęcia plastyczne, gimnastykę korekcyjną dla dzieci, które mają wady rozwojowe. Poza tym dużo czasu spędzamy na świeżym powietrzu. W przedszkolu panuje taka prawdziwie domowa atmosfera, co zresztą mówią rodzice. Mimo tego, że nasze przedszkole jest duże, ale jest takie małe. Na przeprowadzenie trwającego remontu miasto stara się pozyskać środki z WFOŚ-u. Zabiegając o środki zewnętrzne, bardzo często zwracamy się do Wojewódzkiego bądź Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, szczególnie w tych obszarach, które tyczą termomodernizacji. Ponieważ Przedszkole 26 jest tą instytucją, która tej termomodernizacji potrzebowała już od dłuższego okresu czasu, w związku z tym złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o wsparcie na około 142 tysięcy na to przedsięwzięcie. Wydaje się bardzo potrzebne, nie tylko dlatego, że jest to jedno z tych większych naszych przedszkoli, ale też chcieliśmy podnieść tam standard i dostosować do wymogów XXI wieku. Natomiast mamy też świadomość tego, że zabiegając o środki zewnętrzne, w skrócie mówiąc z WFOŚ-u, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby spełnić pewne kryteria, które związane są zawsze z audytem, który pokazuje nam, jak ta jednostka funkcjonuje, jeżeli chodzi o oszczędność. Chcemy też, żeby nasze obiekty były oszczędne pod względem tym ekologicznym, żeby to zużycie ciepła było jak najmniejsze, więc mamy tutaj jakby podwójną korzyść. Z jednej strony jest to lepszy standard dla dzieci, lepiej na pewno się też pracuje w takim obiekcie, jest bardziej nowoczesny,
I ta nowoczesność też polega na tym, że to zużycie ciepła, które tam jest, jest zdecydowanie mniejsze. Poprzez to, że jest termomodernizacja dachu, jest docieplenie budynku, jest wymiana centralnego ogrzewania, to wszystko skutkuje tym, że jest to obiekt efektywny ekologicznie. W planach dyrekcji przedszkola jest też odnowienie wizerunku poszczególnych klas. W tej chwili gruntowny remont przeszła pierwsza z nich, a pracę wymusiła zapadająca się wylewka. Kładzina się zaczęła drzeć, dziurawić. No, nastąpiła konieczność remontu dodatkowego, zupełnie nieprzewidzianego. Trzeba było zerwać wykładzinę, skuć wylewkę, zrobić nową i teraz czekamy na te ostatnie kosmetyczne poprawki i doklejenie jakichś tam wzorków, żeby można było wstawić meble, bo 1 września dzieci do tej sali też muszą wejść. Remont tej podłogi to naprawdę było dość duże przedsięwzięcie, przede wszystkim dużo kurzu, brudu wszędzie wkoło, nie tylko w tej sali, mimo tego, że wszystko było pozaklejane. Ale odświeżanie sal, odświeżanie ścian ma miejsce, tak jak powiedziałam, co 2-3 lata, bo dzieci chcą i my chcemy, żeby pomieszczenia były czyściutkie. Na odzyskanie pełni swojego blasku czeka też plac zabaw. Na pewno ten rok szkolny, który rozpocznie się 1 września, będzie dla nas trochę trudniejszy, dlatego że plac zabaw po remoncie budynku jest, no delikatnie mówiąc, zniszczony, ale mamy nadzieję, że odświeżymy to, co pozostało i mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się zrealizować projekt, który już mamy na piękny, nowy ogród z nowymi urządzeniami, bezpiecznymi, już zgodnymi z wymogami europejskimi, z wymogami bezpieczeństwa i wtedy już będziemy mogły zapewnić dzieciom wszelkie warunki potrzebne dla rozwoju. Czyli w tym roku ogród nie będzie działał? Będzie działał, ale w takim stanie troszeczkę niezadowalającym nas. On będzie bezpieczny, on będzie przygotowany dla dzieci, ale nie taki, jakbyśmy chciały. Dlatego przedszkole będzie starać się pozyskać pieniądze, aby wygląd placu był w pełni satysfakcjonujący. Na przestrzeni lat dzięki dotacjom z WFOS-u szereg placówek w mieście poprawił swój wygląd i funkcjonalność. Od 2009 roku ta współpraca układa się zdecydowanie dobrze i dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że tych obiektów, które zostały poddane termomodernizacji, korzystając z środków wojewódzkiego bądź Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jest kilka. Możemy tutaj wymienić przedszkole numer 11, przedszkole numer 14, przedszkole numer 20, nasz żłobek, możemy tutaj podać jako przykład gigantyczną szkołę, szkołę numer 15, ale też przymierzamy się do termomodernizacji dwóch dużych takich podmiotów oświatowych, szkoła podstawowa numer 1 na Ostrogu, gimnazjum numer 2 na Ostrogu. Tam również zostały złożone wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Natomiast nie możemy zapomnieć o takich dużych obiektach kulturalno-sportowych, jak Raciborskie Centrum Kultury, jak Arena Rafako. To są też te podmioty, które wykorzystały środki z funduszów ochrony środowiska. Jak pozyskiwane są środki z funduszu? Zabiegamy o pożyczkę bądź dotacje, natomiast przydzielane środki są zróżnicowane w zależności od całości tego zadania. Każde środki, które są środkami zewnętrznymi, no, pozwalają na większy budżet naszego miasta i myślę, że dwa atuty są tutaj istotne. Pierwszy, że zabiegamy o ochronę środowiska. Drugi, że szukamy środków zewnętrznych poza budżetem naszego miasta. I jak się wydaje, jest to działanie dość skuteczne, bo tych placówek jest wiele. No i to jest też chyba bardzo cenne, że dbamy o ekologię w naszym środowisku. Nie tylko same placówki, ale także teren wokół nich zmienia się dzięki dotacjom z funduszu. Placówki oświatowe korzystają z projektów, programów, które Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ogłasza i robią to z dużym skutkiem, bo bardzo często są to takie oferty, które łączą się z zazielenieniem terenu wokół szkoły. W związku z tym powstają kąciki botaniczne, ogródki botaniczne i to są te środki, które już nie są bezpośrednio związane z dużymi inwestycjami jak termomodernizacje, ale jednak są bardzo cenne i ważne. Można sobie nie tylko upiększyć
zwiększyć otoczenie wokół swojej placówki, czy to szkoła, czy to przedszkole, ale można stworzyć taki ogród dydaktyczny, który pozwala na to, aby pewne zajęcia dydaktyczne były w terenie i żeby młodzież, dzieci poznawały swoje rośliny, rośliny swojego najbliższego otoczenia, umiały je nazwać, umiały je pielęgnować, no i umiały o nie dbać. Dziesiątki tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu przeznaczane są na poprawę funkcjonowania obiektów, którymi zawiaduje miasto. Czy są dobrze wykorzystywane, to możecie ocenić sami, bo efekty są widoczne gołym okiem.